Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie w odcinku podsumowującym słoneczną galerię online. Już spotkaliśmy się 6 razy tutaj. Dzięki Fundacji Urtica Dzieciom, która jest organizatorem od wielu lat słonecznej galerii, tym razem mogliśmy się spotkać u Was w domkach, u Was na oddziałach. Nie tylko tak jak zwykle, w 18 oddziałach hematologicznych i onkologicznych w całej Polsce, gdzie zwykle wiosną odbywają się zajęcia praktyczne, plastyczne z Wami w realu tak zwanym. Tym razem chciałabym podsumować nasze dotychczasowe warsztaty online i ciekawa jestem, czy pamiętacie, co robiliśmy? Co Wam to przypomina? Kto to taki? Ten wstrętny koronawirus i komórka odpornościowa. Czekamy na Wasze prace. Moja, którą Wam pokazywałam i podczas zajęć robiłam razem z Wami, tak wyglądała. A jak Wasza wygląda? Koniecznie ją do nas przyślijcie. Zaraz powiem o wszystkich szczegółach. A pamiętacie drugie warsztaty? Energetyczny autoportret. Mój wyglądał tak. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda Wasz autoportret. I Twój, i Twój, i Twój. Trzeci cykl, trzecie warsztaty to było Ale w koło jest wesoło. Pamiętacie? Robiliśmy kompozycję, która opierała się na kółkach. Dużych, małych, średnich, jak również na różnych innych elementach, które dzięki Waszemu sprawnemu oku i sprawnym rączkom i pięknej wyobraźni i fantazji stworzyliście na pewno piękne prace, ale w koło jest wesoło. Tu akurat wyszła łączka. Klekle, Boćku, klekle. A tą pracę pamiętacie? To była praca, którą ja akurat wykonałam podczas zajęć z Wami. Inspirowana naszym pięknym polskim ptakiem, pięknymi polskimi ptakami, mianowicie bocianami, klekle, boćku, klekle. I była jeszcze jedna praca, jedne zajęcia, koty, kociaki i kocury. Pamiętacie je? Jeśli nie widzieliście jeszcze tego odcinka, to koniecznie go zobaczcie, bo na pewno jesteście pasjonatami kotków i w ogóle zwierzątek. I tak właśnie między innymi wyglądała moja praca, którą stworzyłam, można powiedzieć, razem z Wami i dla Was. Po to, żeby Was zainspirować. I ostatnia to była kompozycja, która powstała podczas warsztatu Zagadkowe obrazy. Czyli, nie wiem, czy pamiętacie, a ktoś, jeśli ktoś nie widział, koniecznie musi zobaczyć i stworzyć zagadkowy obraz, który tak naprawdę na początku nie miał tematu, a potem dzięki Waszej wyobraźni i fantazji mieliście możliwość i możecie nadal stworzyć jakieś zagadkowe dzieło. Wszystkie te prace, które wspólnie wykonaliśmy, my w Słonecznej Galerii i Fundacji Urtica Dzieciom chcielibyśmy bardzo zobaczyć. Muszę się doszukać. Prosimy Was bardzo o to, żeby przysłać te prace do nas, do fundacji, ale najpierw, jak już będziecie je mieć gotowe, to koniecznie skontaktujcie się pod adresem biuro@urticadzieciom.pl. Tam zdobędziecie wszystkie konkretne informacje odnośnie przesyłki. Zachęcam Was do tego. Uśmiecham słonecznie i czekamy na Wasze prace, kochani. Na pewno jeszcze się spotkamy. Obiecuję. A tymczasem do zobaczenia. Miłego dnia i pięknej twórczej pracy. Pa! Adresik.